The ways of the gods are incomprehensible. Far more predictable is the path walked by a man who considers himself a god. So too it was for Sargon, the greatest conqueror Mesopotamia has ever known. Like the legendary shepherd that founded our great city, Sargon seemed to have descended from heaven a grown man, crafted by the gods to rule the world. But while his true origins remain a mystery, his earthly story began here, in Kish, a place so beautiful that even the lustrous words of the poets cannot do it justice. Back when I, Ushar, was still a man of youthful strength, Kish was ruled by Urzababa. If the gods had molded Sargon from clouds and ether, Urzababa was made from common clay. Nothing about him was exceptional, save for his fondness for fine food, extravagant clothes, and luxurious wine. Urzababa had appointed Sargon as his cupbearer, and the shy, unassuming adolescent served him wine and kept him company in many a lonely hour. Yet, unbeknownst to the king, Sargon was plagued by a strange, recurring dream. Ishtar, the goddess of war, appeared to Sargon in his sleep and promised him extraordinary things. One day, she said, he would be king not only of Kish, but of all the land between the Euphrates and the Tigris. Not realizing the weight of his words, Sargon told his master of the dream, and the king turned pale. Had the boy who served him every day truly been chosen by the goddess of war? Urzababa could not allow this prophecy to come true. He banished Sargon to the desert, and in doing so, he convinced Sargon that the goddess had spoken truly. Yet banishment was not enough for the frightened king. He soon sent Kish's most vigorous warriors to ambush his former confidant among the dunes. I was one of those men. As a smith, I was the strongest, and when Urzababa ordered me to swap my hammer for a sword, I accepted, but not without hesitation. By now, the tale of the banished servant and his dreams had spread far beyond the royal palace. Many who suffered under Urzababa's rule saw Sargon as a savior. When I finally caught up with him at a remote well, he was resting in the shade. I left my sword in its scabbard and faced a man who showed no fear. In his mind, he was no longer a simple servant. He was indeed Ishtar's chosen one. Sargon i Ushar muszą przeżyć. Sargon jest ograniczony do epoki brązu i limitu populacji 75 jednostek. Nie masz jeszcze środków na zbudowanie portów. Wysokie punkty wytrzymałości sumeryjskich mieszkańców sprawiają, że są bardziej odporni na ataki dzikich zwierząt, wczesne ataki wroga. Ich żyzne gospodarstwa generują więcej żywności niż inne cywilizacje. Kapłaństwo lojalne wobec Urzababy przewodzi miastom, państwom Sippar i Borsippa. Zniszczenie ich świątyń i zbudowanie własnych w ich miejscu przekona miasta do przyłączenia się do twojej sprawy. Tutaj też zrobimy sobie challenge, czyli musimy w tych dwóch miastach zniszczyć te świątynie i wybudować swoje. Nie wahaj się użyć Sargona w bitwie po zdobyciu bazy. Jeśli zostanie ranny, wycofa się do twojej świątyni i powróci do walki po wyzdrowieniu. Urzababa has sent assassins to kill me? How would you know that if you are not one of them yourself? You are perceptive, Sargon. I understand why Urzababa fears you so much, but there is no time to talk. Let me prove my loyalty to you. Where is the traitor called Sargon? What are you waiting for, Ushar? Help us hunt down the renegade. Urzababa will send more assassins. Urzababa. We cannot stay here. But
I know of two villages where we could hide for a while. Dobra, mamy to. The war goddess chosen one has arrived to free us from Urzababa's tyranny. Lead us, Sargon, and we will be your loyal servants. Lead us, Sargon. Dobra, polecimy włócznictwo właśnie. Chociaż powiem szczerze, że te pancerze też by się przydały. Dobra, wszystko się przyda. Dobra, jednego wyślemy na złoto. Aha, mamy tutaj. Urzababa. Dobra, przydałby się też rynek. Chyba go zrobimy tutaj. A, bo dobra, pójdziemy jeszcze. Dobra, spróbujemy. Aha, to jest człowiek, no super. Urzababa's forces have occupied several mines in this area. We should seize them. Urzababa, Urzababa. Zrobimy od razu parę łuczników, bo to... No! You are holed up in a seedy village, Sargon. My scouts are everywhere. Can escape neither my eyes nor your throat. Rogan? Our market is open to you. Do not hesitate to send your merchants to us today. Dobra, gdzie mamy dziadka? Jest dziadek, poproszę wielebnego. Dobra, mam nadzieję, że się powiedzie ta misja. Dobra, będziemy potrzebować tutaj szybkiego ścinania. Ochrona przede wszystkim. No to też jest kuszące dosyć. Chyba to zrobimy. Dobra, cofniemy się, musimy mieć tutaj. Urzababa rules not only Kish, but also Zippar and Borsippa. It is time that these places bow to Ishtar's will. No, w sumie możemy też wysłać ich tutaj. Dla bezpieczeństwa. Dobra, lecimy. Dobra, chyba skończyło się drewno. Dobra, dziadulinek lecz nas tutaj ładny. Dobra, słabo z jedzeniem. Nie możemy budować statków, szkoda. Dobra, mamy tu świątynię, trzeba będzie ją przejąć. Żeby to zrobić, zrobimy sobie tutaj... Nie wiem właśnie, czy w jazdę pójść, czy może faktycznie w tą... w tą piechotę. Łucznicy są bardzo potrzebni.
Pumpkin? Eerie? Pumpkin. Eerie? Anonymous. Anonymous. No, szybciej panowie z tym drewnem. Okama? Fumbus. Bali? Fumbus. O, mamy kamień, więc możemy coś tutaj wybudować. Pancerze do jazdy. O, to pewnie będzie. Attack on the heavily guarded southern gates of Kish will cost many lives. Our scouts report that the gates to the north are barely protected, however. No to tak pójdziemy, ale najpierw skupimy się na tych świątyniach, bo możemy zyskać sojusznika. Zastanawiam się, czy tutaj uderzyć właśnie. Dobra, przyjmiemy sobie tego klienta. A my tego zwiadowcę nie mamy, ale sobie zrobimy. On się nam bardzo przyda. No i co, będziemy chcieli do Ery przejść szybciej już. Za dużo ludzi na drewnie. Co my możemy? Mało możemy. Koszary. Dobra, zrobimy jednego. Spróbujemy ich podpuścić od tej strony. Spróbujemy ich tutaj podpuścić jazdą i wejdziemy sobie tędy. Nie wiem, czy nie będziemy potrzebować więcej ludzi, żeby budować tą świątynię. W ogóle możemy teraz... Nie możemy teraz budować świątyni. Dobra, to i tak musimy przejść do... Dobra, to nam nic nie da w takim razie. Nie zmienia faktu, że możemy zrobić zwiad sobie. Ucieczka, ucieczka, ucieczka. Olej tu jest. Dobra, to jest nasza szansa. Dobra, póki te machiny są wolniejsze, to my ich tutaj załatwimy. Place of worship is destroyed. Build a new temple over its ruins so that the inhabitants of the city will follow Ishtar. Dobra. Będziemy potrzebować tutaj szybką. Dobra. Dobra. Too late, jedziemy. Spróbujemy budować coś tutaj.
Aj! Dobra, ważne, że te balisty rozwaliłem. Dobra. O nie, chyba się nie uda ta akcja. Dobra, ale jesteśmy już w erze brązu, więc to nam da dużo. No niewiele tutaj nam zostało. Musimy ich zająć czymś po prostu. Dobra, dobra. Gdzie jest? A, tutaj jest, dobra. Możemy zapomnieć o obronie. Gdzie ci ludzie? Idą, dobra. Myślę, że teraz powinniśmy przejąć to miejsce. Powinno się udać. Dobra. People of Zippar were once blinded by the sun, but they have now seen the light. Their warriors will make fine additions to Ishtar's army. Dobra, mamy to.
Dobra, jak już tam jesteście, to budujcie to. My potrzebujemy tutaj szybko wsparcia, bo zaraz tu rozjadą. Dobra. Do not worry. It is no more than a scratch. Give me a few minutes to tend to my wounds. Dobra. Trochę nas tu przetyrali, ale okej. Dobra, zbudujemy tu drugie centrum. Dobra. Dobra, nie wiem, która ta farma była twoja, kolego, ale dostaniesz nową. Dobra, myślę, że jest opanowane. Dobra, chcielibyśmy zobaczyć to samo co sojusznik. Dobra, musimy się troszeczkę zregenerować. Dobra. Dobra, musimy się teraz przenieść tutaj. Atakują? Nie wiem. Tutaj wjechali nasi osobiści. Dobra. Dobra, powinni sobie poradzić. Dobra, rynek zrobimy sobie. Wszystkie ulepszenia. Dobra, dziadki. Pancerze porobione, to jest dobrze. Czemu nie? Możemy to zrobić.
więcej jeźdźców. Dobra, dziadki. Co się dzieje? O, centurion, dobra, to my go sobie przejmiemy. Dobra, w miarę opanowana sytuacja. Sipa's temple, but smoking ruins. Build a new place of worship here, so that the people can henceforth dedicate their lives to Ishtar. The inhabitants of Borsipa worship Nabu, the god of learning and writing. From now on, they will revere the power of the sword with which we will smash Urzababa's weak rule. Dobra, dobra. Get away from my land, Zargon. Remember that I exile. It is sacrilege to tear down the temples of pious men, Zargon. Is this your idea of a new order? You are building on quicksand, my friend. Dobra, dobra. Wyterytowane są. O, widać, chłopaki nie prażynują. Dobra, spróbujemy. More than a scratch.
Give me a few minutes to tend to my wounds. Dobra, może od razu na tego się rzucimy tutaj wielbłądami. I was right. This man has come to kill me, just as the prophecy foretold. Tak jest. To już się stało. The taste of death is upon my lips. All is lost. Yes, achievement. As we entered the royal palace in Kish, I swelled with joy and pride. Sargon had triumphed, and it seemed that this man, blessed by Ishtar, was truly invincible. Yet in my quiet moments, I wondered if it would ever have come to this if Urzababa had not expelled Sargon. Had we fulfilled a prophecy? Or had a simple dream become prophecy, only after the fearful king sealed his own fate? Dreams and oracles, visions and prophecies, it seems that these mysterious forces can be as dangerous to those who believe in them as they are to those who ignore them.